No witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dziś porozmawiamy sobie troszkę o poście Areny z ich oficjalnej strony. Dokładnie zajmiemy się końcem tego postu, a mianowicie obrazem, który pojawił się jako mała zajawka piątego dodatku do Guild Wars 2. Jestem lekko szurnięty, jeżeli chodzi o lore oraz analizę, więc takie zdjęcia działają na mnie jak płachta na byka. Pogadamy sobie troszkę o tym zdjęciu, gdzie ja osobiście widzę na podstawie tego zdjęcia kolejny dodatek oraz trochę o moich nadziejach dotyczących kolejnego dodatku. Jeżeli chodzi o strzał, gdzie pojawi się potencjalny dodatek, no to tutaj za wiele Was nie zaskoczę, ponieważ community mówi wspólnym głosem, także potencjalne analizy są stosunkowo podobne. Dodatkowo zdjęcie nie daje aż takiego wielkiego pola do popisu, jeżeli chodzi o analizę, no ale o tym później. A teraz serdecznie zapraszam na materiał. Arena dała nam naprawdę ślicznie wyglądające zdjęcie nowego obszaru piątego dodatku do gry, który wzbudził we mnie wiele pozytywnego nastawienia oraz rozbudził wiele nostalgii czy nadziei wobec kolejnego dodatku. Aktualna wizja tworzenia dodatków jest dość ciekawym tematem, bo faktem trzeba przyznać, że większość ludzi jest niezbyt przychylnie nastawiona do wizji pomniejszych dodatków co rok, co we mnie budzi dość ambiwalentne uczucia. Z jednej strony pasuje mi wizja wydawania dodatków co rok, uważam, że może to być zdrowsze dla gry niż dodatki co 3-4 lata, jednak pod warunkiem, że content tam zawarty będzie faktycznie jakościowy. Bo jakby wiecie, ja nie potrzebuję dodatku wielkości Hota czy Pofa, choć oczywiście fajnie by było, a mała ekspansja, która będzie dobrze zagospodarowana, może nakarmić ten głód. Chodzi o to, by za nowym dodatkiem szła jakaś fajna nowa mechanika, żeby było czuć ducha pierwszych dodatków, żeby nie było wrażenia porzucenia dużego potencjału. I mimo to, że jestem wielkim fanem fabuł czy lore, tak uważam, że brak dobrej mechaniki pomysłu w danym dodatku może tą daną ekspansję pogrążyć. Mimo wszystko większość graczy nie żyje samą fabułą, a nowościami, jakie wtedy wychodzą, no i nie oszukujmy się, to właśnie te nowości utrzymują w większości te dodatki przy życiu. No ale dobrze, co w ogóle widzimy na zdjęciu? Jest to naprawdę dobrze wyglądający las w klimatach pierwszej części gry, o przyjemnej, ciepłej dla oka palecie barw, z podstawowym, ale dobrze użytym światłem, przelatującym przez korony drzew. Zdjęcie sugeruje jesienny klimat mapy, na co też wskazują kolorowe liście drzew. Owy las ma dość kojący, jak i lekko niepokojący, co ciekawe, klimat. Pierwsze spojrzenie na to zdjęcie dało mi wiele wspomnień z Guild Warsa 1, mianowicie ze starego Ascalonu, gdzie można było poczuć bardzo podobny klimat, dokładnie w momencie sprzed inwazji czarów. Jak dobrze widzimy, stoimy gdzieś na wzniesieniu. Na dole można zauważyć zbiornik wodny i jak dalej spojrzymy, w tle widać szare strefy, które także wskazują na jakieś małe zbiorniki wodne bądź rzeki. Co mogłoby się zgadzać z pierwotną nazwą tego pliku Delta Wild Bog, sugerującą, że akcja ma miejsce na jakiegoś rodzaju bagnach lub podmokłych terenach, o czym będziemy rozmawiać więcej w jednym ze strzałów, gdzie ten dodatek będzie. No i właśnie zanim zaczniemy rzucanie teoriami, gdzie dodatek może mieć miejsce, porozmawiajmy o tym, jaki mógłby w ogóle być. Szczerze mówiąc, jestem już lekko zmęczony ciągłym ratowaniem świata od ciągle pojawiającej się zagłady. Cały czas z dodatku na dodatek robimy coraz to bardziej epickie rzeczy, mordujemy coraz to bardziej abstrakcyjne istoty. I okej, one mają swoje miejsce w lore, oczywiście. Aczkolwiek w świecie Guild Warsa znajduje się wiele ciekawych motywów, które wydaje mi się warto poruszyć, które nie są tak pompatyczne, ale dalej bardzo intrygujące. Przykład, kwestia Magdera oraz Sohofyna, które sporą część swojego życia spędziły w Ascalonie, zachęcam zapoznać się z materiałem na kanale, a może Eye of Jantir, kwestia Mursatów, tego jest naprawdę, naprawdę wiele. I kolejną kwestią jest to, że można poruszyć wiele pomniejszych lokalnych problemów, czy nawet klęsk żywiołowych, które mogą gdzieś tam mieć miejsce. Co ciekawe, trzeba pamiętać, że dalej, mimo upływu lat, nie zostały oczyszczone duchy Ascalonu, co aż się prosi o jakieś rozwinięcie. Po prostu moim zdaniem nie musimy z dodatku na dodatek spotykać coraz to gorszych, potężniejszych przeciwników. Taki powrót do korzeni, wydaje mi się, mógłby być naprawdę fajną odskocznią, której wydaje mi się aktualnie brakuje. Mamy latające wyspy, gorące piaski Elony, szczeliny do innych wymiarów, demony, dżungle i grzyby na dwóch nogach.
I okej, są to świetne mapy i pomysły, ale dla mnie osobiście zabierały ten pierwotny klimat typowego fantazy, drewnianego fantazy. Wiecie, las, karczma, dzik, jakaś bestia z lasu, którą trzeba upolować, która poluje na lokalnych myśliwych. Jakby taki rodzaj fantazy byłby ciekawą wizją w Guild Warsie. Oczywiście, ta wizja, którą Guild Wars pokazuje, dalej jest świetna, ale taka odskocznia i lekkie zwolnienie tempa mogłoby być naprawdę ciekawe. Dlatego mam taką cichą nadzieję, że piąty dodatek taki właśnie będzie. Nie nudny, ale bardziej przyziemny, który ewentualnie będzie wstępem do czegoś większego, będzie rozwijał wiele niedokończonych tematów, dodawał nowe pytania. Może lepiej z tymi pytaniami się zahamować, bo już jest ich bardzo wiele. No dobrze, w takim wypadku gdzie mógłby odbywać się nowy dodatek? Po zdjęciu, które nam zaprezentowali, moim pierwszym strzałem, i to raczej nikogo nie zdziwi, patrząc po całym community Guild Warsa, byłby stary Ascalon z Guild Warsa 1, ten pressiringowy. Jednak to, co teraz powiem, jest takim swoistym fanserwisem i takim już niespełnionym marzeniem niż faktycznym strzałem, więc mocno musicie zmrużyć swoje oczy. Mianowicie chodzi o podróż w czasie. I tak wiem, jak to brzmi. Mieliśmy już kilka takich namiastek takiego rozwiązania. Przykładem jest Scrying Pool, który faktem nas nie przenosił w czasie, tutaj trzeba to zaznaczyć, ale pokazywał nam wydarzenia z przeszłości. I może to być swojego rodzaju właśnie taka podróż w czasie. Patrzenie na wydarzenia z przeszłości, by odnaleźć odpowiedzi na aktualne wydarzenia dziejące się w fabule. I szczerze mówiąc, jestem w stanie wyobrazić sobie taki obrót spraw, czy to przez Soto, czy już w piątym dodatku, jakimś cudem trafiamy do starego Ascalonu, czy to faktycznie fizycznie, czy w postaci wspomnień. I już nie będę rozwodził się nad tym, jak do tego doszło, bo osobiście mam kilka pomysłów, ale o nich opowiadałem więcej na live'ach, gdzie serdecznie zapraszam. I dlaczego jest to wbrew pozorom całkiem dobry pomysł? Nierealistyczny, a dobry. Tutaj warto to zaznaczyć. Sprawa jest dosyć prosta. Ludzie kochają pressiringowy Ascalon. Ma on w sobie magię, która jest po prostu nie do podrobienia. Bam! Dalej można spotkać wielu graczy siedzących w pressiringowym hubie w Guild Warsie 1, więc takie mrugnięcie oczkiem do nich czy do starszych graczy już w Guild Warsie 2 może być bardzo pobudzające w kwestii sprzedaży dodatku. Podobnym działaniem było operowanie na nostalgii Kanty czy Elony, choć tam to wszystko było całkiem spójne i nie wyglądało jak takie wciskanie tych miejsc na siłę. Jeżeli wejdziemy na Twittera czy Reddita, zobaczymy wiele porównań faktycznego starego Ascalonu z tym, co widzimy na zdjęciu. I okej, może to być moja nadinterpretacja, ale wiele rzeczy potrafi się łączyć. Czy to całkiem podobna kolorystyka, jesienna atmosfera obu lokacji, czy roślinność, która bezpośrednio połączona z przyjemną grą świateł, do złudzenia przypomina to, co mogliśmy widzieć w starym Ascalonie. I choć oczywiście te porównania mogą świadczyć o tym, że możliwe, że dodatek będzie się dział w podobnych rejonach świata, nie brałbym tych porównań aż tak bardzo na poważnie, że to dana droga z danej części Ascalonu, bo to jest mało prawdopodobne, na przykład ze względu na mocno podmokłe tereny, które na owych zdjęciach z Guild Wars 1 nie występowały w takiej ilości. Jakby okej, były tam jeziora oraz rzeki, ale nie można powiedzieć, że było to bagno. Tym bardziej, że na zdjęciu daleko w tle mam wrażenie, że jest o wiele więcej wody czy podmokłych, bagnistych terenów. Kolejnym strzałem na pewno bardziej trafnym niż podróże w czasie są dalekie czarowe Homelandsy. Wbrew pozorom ich ziemie nie wyglądają jak aktualny Ascalon, a właśnie ten pressiringowy. To co zrobili z Ascalonem było spowodowane chęcią odbicia, najechania ascalońskich ziem za murem. Co ciekawe, sam początek Icebrood Sagi i Grotmar Valley idealnie pokazują, że ej, to może być prawda, to mogą być te ziemie. I choć Grotmar jest swoistym mrugnięciem pokazującym w niektórych miejscach ten pressiringowy vibe, tak nie wydaje mi się, że wykorzystali cały potencjał tego obszaru, co może budzić nadzieję na przyszłe wydarzenia właśnie w tamtych okolicach. Kolejnym takim małym strzałem w kierunku Homelandsów jest kompas obecny na dole mapy. Każdy kierunek symbolizuje konkretny dodatek. W tym momencie mamy północny zachód, więc jest szansa na północny wschód. Kolejnym argumentem za pomysłem z czar Homelandsami może być sam Guild Wars 1, gdzie w kampanii Eye of the North możemy wyruszyć do właśnie czar Homelandsów i te mapy naprawdę dają poczucie chodzenia po starym Ascalonie.
Tereny z Guild Warsa 1 raczej dobrze by się łączyły ze zdjęciem, które dostaliśmy pod względem roślinności. Mieszanka drzew liściastych oraz iglastych w iście jesiennym klimacie pasuje idealnie tu i tu. A nie oszukujmy się, ale potencjał, jaki drzemie w tym terenie, jest ogromny. I tu nawet nie chodzi o rozmiar samej mapy, a na przykład kwestie fabularne, czy po prostu potencjał na zrobienie wciągającego dodatku. I ostatnim strzałem, chyba najbardziej prawdopodobnym, jest Woodland Cascade, czy też Verdant Cascade. No ale dlaczego? Za tym argumentem idzie ponownie nazwa zdjęcia, którą odkrył Datshaman, czyli Delta Wild Bog, czyli Delta Dzikich Bagien. A jak to wiemy z lekcji geografii, delta jest to ujście rzeki do morza, jeziora, często w postaci kilku odnóg tworzących obszar nizinny o charakterze podmokłym, bagnistym, co jak widzimy idealnie się pokrywa z mapą. Dodatkowo nie musielibyśmy daleko szukać wejścia do nowego dodatku, w Brisbane Wildlands jest nieużywany portal za zniszczonym mostem, który mógłby zostać naprawiony na potrzeby dodatku. A te dość nietknięte przez arenę tereny byłyby idealnym strzałem do stworzenia całkiem nowej historii. Zdjęcia, które dostaliśmy, tylko wydaje mi się udowadniają, że to może być to. Nie wiem, czy tylko ja dostrzegam na tym zdjęciu wszechobecne rzeki oraz bagna. Najpierw w zagłębieniu, a potem daleko na tle widać dużą rzekę, która nie pozwoli ci przepłynąć skifem z racji na dość bagniste i płytkie podłoże. Co ciekawe, to nie jest jedyne miejsce, które może pasować do tego opisu. Po prawej stronie mapy na Ziemiach Czarów także znajduje się dość pokaźna rzeka, która nie ma tak mocno zarysowanej delty jak poprzedni przykład, ale dalej może pełnić taką rolę, jeżeli tylko założymy, że ten mało dokładny obraz terenu skrywa pod sobą faktyczną deltę. Wtedy mogłoby się to łączyć z drugą opcją związaną z Ojczyzną Czarów, jednak bardziej prawdopodobny wydaje się trzeci strzał. Także z tego względu, że dodatek Secret of the Obscure nawiązuje momentami do Isles of Jandir, dając nam informację na przykład o tym, że zaraz po śmierci Suwon czarodzieje przenieśli lewitującą wieżę z Jandir do Horn of Maguma. Dlaczego się przenieśli? Ponieważ Horn of Maguma okazał się spokojniejszym miejscem niż wyspy Jandir, co już wiele może nam mówić. Tym bardziej, że sam artefakt Heart of the Obscure także nawiązuje do Jantiru, nie mówiąc już o Eye of Jantir, które z owych wysp pochodzi, a jak wiadomo bądź nie, kiedyś na owych wyspach mieszkały tajemnicze istoty o ponadprzeciętnych mocach, co także może nas wprowadzać do kolejnego dodatku. Także tak wyglądają chyba trzy najciekawsze strzały. Nie są one zbyt odkrywcze, patrząc na to, że całe community Guild Warsowe myśli bardzo podobnie, a samo zdjęcie nie daje zbyt wielkiego pola do popisu w jakichś mega analizach. Także tak to wygląda, dajcie znać, co wy sądzicie o owym zdjęciu oraz co chcielibyście zobaczyć w nowym piątym dodatku. Zostawcie suba, łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał oraz komentarz, ponieważ rozwija to kanał. Mówi do was Sizu, hej!